Dzień dobry Państwu. Żadnego wpływu to nie będzie miało na mnie, bo wiadomo, że takie animozje kibicowskie zostają, można powiedzieć, w szatni. Zawsze będę miał Lecha w sercu, ale tak jak mówię, wychodząc na boisko, ja o tym zapominam i nie było mi jeszcze dane wygrać w Ekstraklasie z Lechem. Chciałbym, żeby w końcu przyszła ta pora i żebyśmy wygrali tutaj, bo mamy fajną pasę. Atmosfera też super w drużynie, więc tylko grać i wygrywać. Na pewno po meczach z Pogonią, po meczach z Piastem jakiś tam niedosyt był, ale to już było, minęło. Teraz mamy tylko operację Lech Poznań i na tym się skupiamy. Ciężko trenujemy i można powiedzieć, że żadne takie animozje, że to jestem kibicem Lecha, to nie mają żadnego wpływu. Wyjdę podwójnie zmotywowany, bo na pewno wiem, jakie barwy teraz reprezentuję, gdzie gram i chcę zdobyć 3 punkty, bo to jest dla drużyny najważniejsze. Ale tak jak powiedziałem, no, kibicem nadal będę po meczu i będę wspierał Lecha zawsze, jak tylko będę mógł i liczę na to, że w tym roku zdobędą mistrza Polski, nie obronią, tylko zdobędą mistrza Polski. Ja myślę, że żadnego wpływu na nas nie będzie miało i myślę, że jeszcze bardziej nas mobilizowało. Legia Warszawa też duże miasto, wielki klub, a wyjechał tutaj stąd z porażką i można powiedzieć z najmniejszym wymiarem kary, tylko 1-0, bo mogło to się skończyć przynajmniej 3-4-0 i myślę, że to nie ma żadnego wpływu na to, a jeszcze bardziej drużyny tak zwane, skazywane na porażkę, grając z takim zespołem jak Lech Poznań czy Legia Warszawa, to można powiedzieć, się jeszcze bardziej człowiek mobilizuje i każdy z zawodników jeszcze bardziej daje z siebie, można powiedzieć, nie 100, a 150% i myślę, że to będzie nasz duży atut właśnie. No, na pewno tak, no, przed meczem czy po meczu przebijemy ze sobą piątkę, pogadamy, pożartujemy, ale gdy tylko będzie gwizdek pierwszy sędziego, no to można powiedzieć, jesteśmy tak on dla nas, tak my dla niego jesteśmy wrogami na tym boisku i chcemy, będziemy chcieli to pokazać, ale mówię, no po meczu czy przed jesteśmy kolegami i zawsze będziemy, bo Janka tutaj bardzo dobrze wspominamy, dał temu klubowi tutaj też dużo. My mu daliśmy też dużo, można powiedzieć, oswoił się troszeczkę z tą piłką też i widać to teraz na boiskach Ekstraklasy, jest wiodącą postacią w Lechu i życzymy mu jak najlepiej, ale tak jak mówię, no, gdy tylko sędzia zagwizdzi, że początek meczu, to jesteśmy dla siebie wrogami.